Szczyt NATO w Brukseli. Co to wydarzenie oznacza w relacjach sojuszu z Rosją? No to szczerze mówiąc pytanie chyba, które należało postawić kolegom w Moskwie, dlatego że wyniki tego szczytu, to każdy może przeczytać w deklaracji, która spora część jest poświęcona relacją z Rosją, ale również przede wszystkim ocenie sojuszników działań rosyjskich. Polityka NATO, która została wypracowana w takim szerokim sensie na szczycie w Warszawie, czyli temu pozostaje w mocy, czyli mamy do czynienia z równowagą, obronność, odstraszanie, a z drugiej strony dialog. Nie ulega zmianie. To, powiem więcej, my w większym jeszcze stopniu wypełniamy treścią, prawda? Te postanowienie Warszawy, które znalazły potwierdzenie w wynikach tego szczytu. I oznacza to zarówno rzeczy, które, można powiedzieć w skrócie i umownie, które na pewno się nie podobają w Rosji, czyli wzmacnianie na przykład naszych zdolności obronnych, w tym również, jeśli chodzi o obecność, prawda, na wschodzie i nie tylko. Kwestia inicjatywy gotowości. Ale również oznacza to, sojusznicy w pełni potwierdzają, że są gotowi na dialog i są tym dialogiem zainteresowani. No, a jak wiemy, również rzeczywistość w zakresie stosunków dwustronnych, czyli jesteśmy w przededniu też szczytu, prawda, prezydenta Stanów Zjednoczonych z prezydentem Rosji. Okazuje, że to jest wypełniane treścią zarówno w ramach posiedzeń NATO-Rosja. Więc z naszego punktu widzenia to jest bardzo silny sygnał, że te działania i decyzje, które podjęliśmy w odpowiedzi na rosyjskie działanie, które nam, no, delikatnie mówiąc, się nie podobają, bo to jest naruszenie wielu zasad, pozostają niezmienne i będziemy konsekwentni. Jesteśmy konsekwentni również w swojej ocenie, prawda, politycznej. Natomiast droga do pełniejszego dialogu jest w pełni otwarta, ale zależy ona od zmian w działaniach w polityce rosyjskiej. I to jest sens tegoż sygnału. Także czekamy, można powiedzieć. Piłeczka jest po stronie rosyjskiej, najkrócej rzecz ujmując. Z tym spotkaniem, o którym pan wspomniał, prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Władimirem Putinem w Helsinkach, wielu wiąże obawy o jakieś złagodzenie stanowiska amerykańskiego względem Rosji. Jakie jest stanowisko sojuszu w tej sprawie? No cóż, wielokrotnie się już na ten temat wypowiadał sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg. Wracam do tego, co powiedziałem dosłownie dwie minuty temu. Deklaracja wspólna przyjęta przez wszystkich, czyli 29 przywódców państw NATO, określa jednoznacznie politykę NATO. I tenże dialog, który się toczy zarówno na szczeblu, prawda, politycznym w ramach Rady NATO-Rosja, również na szczeblu wojskowym, bo były kontakty, były spotkania, prawda, on też toczy się na polu dwustronnym. Innymi słowy, tego typu czy spotkania, czy rozmowy absolutnie mieszczą się w ramach polityki, która jest aprobowana przez wszystkie państwa sojuszów, włączając Stany Zjednoczone. Natomiast oczywiście co do wyników przebiegu tego szczytu, nam się trudno wypowiadać, dlatego że to są spotkania dwustronne i bilateralne. I to jest rzecz całkowicie zrozumiała. Natomiast nie, w NATO podchodzimy do procesów politycznych i spotkań i dialogu politycznego nie tylko spokojnie, ale raczej z pozytywnymi emocjami, a nie negatywnymi. Rozmawiał pan z rosyjskimi dziennikarzami. O co oni najczęściej pytają? Co wzbudzi największe zainteresowanie w Rosji, jeśli chodzi o ten kończący się szczyt NATO? No, mówiąc najprościej, Rosja najbardziej interesuje Rosja, czyli oczywiście te części deklaracji dotyczące Rosji, ale no muszę powiedzieć, że chyba, bo to są oczywiście różni dziennikarze, to są dziennikarze o, nazwijmy to, poglądach niezależnych, bo tacy też tutaj są, my jesteśmy otwarci dla wszystkich. Są tutaj przedstawiciele mediów, no, popularnie zwanych, że tak powiem, prokremlowskich, czyli no bezpośrednio związanych, czy nawet wręcz z tych instytucji medialnych, które po prostu są finansowane przez państwo, więc no ich poglądy mogą być zupełnie inne. Natomiast to, co niewątpliwie jakby zauważyliśmy, to wielu dziennikarzy rosyjskich, no w jakimś sensie, chociaż nie rozumiem dlaczego, było trochę zaskoczonych, że jednak te oceny działań Rosji na Ukrainie, Iskandery, kwestie, jest to nazwane po imieniu, nielegalnej, bo bez zgody państwa gospodarza, stacjonowania wojsk rosyjskich w Gruzji, w Mołdowie, na Ukrainie, rzecz jasna, prawda, one
spotkały się z tak, prawda, jednoznacznym, negatywną opinią sojuszników, więc no pytają się, czy to rzeczywiście tak na to. Oczywiście, jeśli tak 29 państw zgodniło, to znaczy, że jest to wspólny pogląd.